Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Moi drodzy, jak możecie zwrócić uwagę, to troszkę sobie poza nagraniem pograłem i udało mi się już uzyskać przychód z Konstantynopola na 71%, także już naprawdę sporo. Generalnie odnowiłem już w sumie wszystkie księgarnie, wszystkich krawców, kowali itp. itd. Również chyba wszystkie budynki frakcji i kupiłem też wieżę Galata. Także te dochody już są naprawdę duże, sensowne i tak dalej. Chciałem też wam powiedzieć, że udało mi się zebrać już ponad 30 fragmentów danych Animusa, więc zapowiadam, że od następnego odcinka zabierzemy się za wszystkie podróże Desmonda naraz. I tu też się chcę poprawić, bo mówiłem na odcinkach wcześniej, że rozegramy sobie DLC The Lost Archives, ale niestety go nie zagramy, bo okazuje się, że go nie posiadam, a na Uplayu się go kupić nie da. Także zagramy sobie tylko i wyłącznie w te 5 podróży Desmonda, a nie w to DLC. A teraz, moi drodzy, generalnie jest tu mu Piriego Reisa i zrobimy sobie dla niego te zadania. Co tu miałem za jakiś komunikat? I czekajcie. Co ja tu mogę w ogóle kliknąć? Try this, Ezio. A caltrop bomb. A non-lethal method of stopping pursuers. I like the sound of that. When I first sailed with my uncle Cameron more than 2 decades ago, we had quite a lot of fun with these in many rowdy ports. In Rhodos, for instance, it was so easy to lure the Hospitallers from their palace posts right into a patch of caltrops. And to see them dancing in the street in a full suit of armor, nothing is more undignified. Try it. You'll see. Pirej z gwoździe. Pomóż temu człowiekowi uciec jego oprawcom przy użyciu nowej petardy z gwoździami. Pełna synchronizacja, nie wolno ci pływać. No dobra. No to lecimy w takim razie. Niech się tylko wczyta. Dobra, co ja w ogóle muszę zrobić? Aha, i będę musiał pewnie ich rzucić tą bombą, tak jak rozumiem. Namierz sobie rzucił ładunek pod nogi strażników. Czyli tutaj, tak? Kurde, kurde! No nie, nie ogarnąłem chyba tego w porę, co? Bo nie już się ogarnęli, niestety. No co mnie bijesz, dziadu? Chodź tu. Dobra, kopniakiem. Au! No nie, no już miałem ubić tamtego, no. Dobra, poszło. Au! Kurde, dawaj go, się z kopniaka i seria lecimy. Dobra, poszło. Ale tak się zastanawiam, co to znaczyło, że mam... Co mnie nagle wszyscy zaatakowali? W ogóle, ja nie mogę wezwać asasynów w tych misjach, ale głupie. Opuść ten obszar. No lecę, lecę, opuszczam, no. No ja pierdzielę, za cała armia się na mnie rzuci, ale dobra, nie możemy pływać, pamiętajmy o tym. A ci się do mnie nie proją, o dziwo. Chyba to jest ta inna grupa. Dobra, dawaj, ja się biegniemy, biegniemy. Przydała się jakaś kryjówka w sumie. Tylko żadnej nie widzę. Dobra, chyba się udało. Okej. No dobra, no to pełna synchronizacja, siadło. Okej, moi drodzy, tak jak mówię, porobimy sobie te misje dla Piriego Reisa, bo w sumie powiem wam, że nigdy ich nie robiłem. I ciekawe mnie w sumie te misje, bo one są takie dosyć szybkie, króciutkie. Ukończono wszystkie samouczki z tablicy ładunków taktycznych. Aha, czyli już misji dla Piriego nie ma? Nie wiem, bo z jednej strony jest ta ikonka taka świadcząca o misji, a z drugiej dostałem ten komunikat, także nie wiem. Ile ja mam lekarstw? 15, łe to panie, mogę umierać, znaczy mogę ten... Mogę obrywać ile wlezie. Dobra, ile tam jeszcze mamy? 100 metrów. Słuchać się. Kurde, czemu ludzie do mnie dzwonią na nagraniu zawsze? Ja pierdzielę, ja nie mogę. Jak człowiek się nudzi, nie ma nic do roboty, nie wiem, bo ciągle się nikt nie odzywa, to wtedy nikt się właśnie nie odezwie, nie? A jak nagrywam, to po prostu wszyscy ludzie chyba jakich znam się do mnie odzywają naraz. Ja nie wiem, jak to działa. Dobra. Widzę, że dużo misji asasyni skończyli, fajnie, fajnie. Dobra, to co, lecimy z kolejną misją, moi drodzy, za Piriego. Co my tu mamy? Mogę to kliknąć? Aha! To o to chodziło, zobaczcie, że... bursę przejąłem, super.
Bo widzę, że... A jak ja mam tą tablicę kliknąć? Aha, po prostu tutaj podejść. No dobra. To słuchajcie, ogarniemy sobie te trzy tablice jeszcze w tym odcinku. I też tak jak mówiłem, w następnym, moi drodzy, zabierzemy się za właśnie te podróże Desmondo. Capecol! I need to reconcile these ancient Greek maps with data from Admiral Columbus. But this is like comparing maps of the moon and the earth. What a mess! Ah, Ezio. Cheer me up. Let me teach you something. What about these poison bombs? How lethal are they? Quite lethal, Dosto. We distill our poison from the Datura plant. A pretty little flower with a deadly secret. This one kills, slowly but surely. Be very careful, for your sake and for others. Grazie. Uwielbiam to, jak w starych grach jeszcze te postacie tak nie do końca płynnie chwytają przedmioty od siebie. Piriraj z Bieluń. Użyj petardy z Bieluniem, by zgładzić bizantyjskich templariuszy odpowiedzialnych za niedawno kradzież składników. Pełna synchronizacja, zlikwiduj cel, nie używając broni do walki wręcz ani dystansowej. No dobra. No po to mamy tą bombę, nie? Chyba. No dobrze. I co ja generalnie będę musiał tu zrobić? Aha, bo ja mam ubić tego konkretnego gościa. Rzut ładunkiem. No, tylko żebym trafił teraz, moment. Cyk. Okej. Okay. Mam nadzieję, że umrą. Jakkolwiek to nie zemrzał. Dobra, teraz trzeba to rzucić tak, żeby oni tam wszyscy się potruli. Something you ate? What's wrong? Ja nie mogę dać się wykryć w ogóle. Kurde, Ezio, no czemu mi namieszyło to... Ja pierdzielę, no nie wierzę. Czemu mi namierzyło w ogóle tego gościa, który już umierał? I to było bez sensu, no chciałem zabić tamtego, no. Nawet go miałem chyba namierzonego, a nagle mi zmieniło cel. Ja pitole. Na szczęście mamy tu checkpointa. A taki debili jak ja. Ja pierdziu. Dobra, wiecie co, kij w tą kij w tą synchronizację, cicho. Tyle, dobra. O, i widzę, że mam misję Mistrza Asasynów też swoją drogą. Dobra, no może ogarniemy później. Bo dzisiaj mi przede wszystkim właśnie, moi drodzy, zależy na tym, żeby zrobić... A, bo mamy chyba... Właśnie. Bo mój kolejny asasyn awansował na ten najwyższy poziom. I właśnie chyba mogę przydzielić kolejnego do kryjówki. Także będzie można się tym zająć, ale na razie nie. Bo w tym odcinku, nie ukrywam, chciałem sobie właśnie skończyć te misje Piriego Reisa, bo powiem wam, że nigdy ich nie robiłem, a w sumie są takie dosyć ciekawe, pokazują przede wszystkim, jak te ładunki wybuchowe działają. Ja co prawda, tak jak mówiłem, no nie jestem ich jakimś tam wielkim fanem, ale właśnie jedna rzecz, chciałem coś powiedzieć i zapomniałem o tym. Dzięki, że na Discordzie mi ktoś napisał, że można sprzedawać ładunki u Piriego Reisa, bo ja nie miałem o tym pojęcia. A powiem wam, że zarobiłem za to chyba 50 tysięcy akczów, kiedy sprzedałem wszystkie ładunki, znaczy w sensie te wszystkie materiały do bomby. Także dzięki wielkie, że mi to ktoś napisał, bo no trzeba przyznać, oddało mocno. A nie wiedziałem o tym, że można sprzedawać, także dzięki wielkie za informację, bo dzięki temu też no zrobiłem taki ogromny przychód z Konstantynopola. Dobra, lecimy na kolejną misję. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczymy. I used my first bomb when I was in my late teens. I was sailing the Mediterranean under an unrecognized flag, calling myself a privateer. The Francesi would say corsair. No, they would say Majo Heretic. I do miss the days of rough ocean travel, the sea spray and the rolling waves. One day soon I will take to the sea again, but until then, I am here for my assassins. Here is your bomb. Use it with great care. Piriraj Grom. Przerwij spotkanie podejrzanych chłopców przy użyciu ładunku z lądem. Pełna synchronizacja nie zabije nikogo. Tak, na pewno. A może się uda, kto wie. Podążaj do celu. No już idę, już idę. Dobra, tylko pytanie, jak ta petarda w ogóle działa? Bo nie zdążyłem przeczytać podpowiedzi. Nie żartujcie, że ja będę musiał to... What? O kurde, tak można? O ja pitole, nawet nie wiedziałem. Czekajcie. Normalnie parambole tańczą. Dobra, cyk.
Ale super. Aha, i ona tak ogłusza. No, trzeba przyznać, dobre to jest. Skład misji za pomocą ładunku, o, jakieś tam zadanie jeszcze. Ej, fajna ta bomba, muszę przyznać, to mi się podoba, serio. Że można tak rzucić od ściany do ściany i... Ej, to jest dobre. To jest akurat dobre, nie mam pojęcia jak ta bomba się nazywa, ale już trudno, ale to by się akurat... Gromowa ona się nazywała, tak? Aha, i wszystkie samouczki z tablicy ładunków zaczepnych zakończone. Dobra, czyli jeszcze połowa misji u Piriego nam została, spoko. Tak, petarda gromowa. Ej, ale to jest dobre, serio, bo to tak, no... Kurczę. Można od ściany rzucić, ogłuszyć. To taki trochę, można powiedzieć, jeśli to się dobrze rzuci, to to jest taki trochę deszcz strzał. Bo rozwala wszystkich. To się może przydać w sumie, takie bomby możemy konstruować, nie mam pojęcia co tam jest do nich potrzebne. Ale mówię, to jest akurat przydatne. Dobra, dawaj, lecimy na kolejną misję do Piriego, a później zabierzemy się właśnie za tą misję Mistrza Asasynów. Kurde, ale widzę, że ja, powiem wam, tak przytryhardowałem trochę to nasze bractwo, w takim sensie, że zacząłem dużo tych asasynów wysyłać na misje i tak dalej. I oni naprawdę bardzo szybko awansują. I już mam dużo tych mistrzów. W sensie tych asasynów najwyższego stopnia. Dobra, co ty tam, Piri, masz jeszcze dla nas? Mamy chyba jeszcze dwie tablice, co nie? Dokładnie. Demontaż i usunięcie ładunków dywersyjnych. Czy to jest to? Tak, dobra. For 10 months I have been working on a new map for Beazit. But he is old, and I'm a perfectionist. Perhaps the next Sultan would appreciate my efforts. Well, how can I help you, Ezio? Smoke signal bombs. How do they work? You must know the old saying. Where there is smoke, there is fire. These bombs play off that idea. Creating a thick plume of smoke to trick city guards into believing a fire has started. These bombs are quiet, however, so only those who see the smoke will be lured away. Sato, I will give it a try. Piri, rejs wabik dymny. Naucz się używać wabiku dymnego zabijając osmańskiego kapitana, który sprzedaje informacje templariuszom. Pełna synchronizacja nie zabija nikogo poza twoimi celami. Z pewnością. Nie no, może wyjdzie, zobaczymy. Dobra, chodźmy do celu. Ej, no ale koleś mi już wykrywa, wytyfy. Ej, co? Co to do cholery miało być? What the fuck? Ej, te misje są jakieś zgliczowane. No halo, no to przecież nawet nie zdążyłem nic zrobić. Co to miało, kurde, być? Ja pierdziele uwielbiam te ugi bugi w tej grze. Dobra, ja mam to rzucić tutaj, tak? Okej, cyk. Poczekaj, aż strażnicy pójdą sprawdzić, co się dzieje. No dobra, dobra. I dotrzyj na dach do swojego celu. No dobra. Kurde, ale jakie to było durne, ja pierdzielę. Przecież ja nawet nie zdążyłem... Nie wiem, czasami te glitche w tej grze to mnie rozwalają. Albo miałem po prostu pecha, że akurat nie ten strażnik szedł, co trzeba. Nie wiem, nie wiem. Dobra, jesteśmy. Jak ja mam was, panowie, ubić właściwie, co? Tym można jakoś odsiąść fabryki. Aha, dobra, dobra. Gdzie ktoś, kurde, jakoś na środek tak mniej więcej rzucimy. Ezio, dawaj celuj. O, dobra, cyk, okej. Aha, potem zabójstwo z powietrza, no dobra. Okej. No i gitara. Uciekaj z tego, nie dając się wykryć. To idziemy na górę w takim razie. Ezio, wespnij się. Dzięki. Dobra, i polecimy sobie w tą stronę, bo tu strażników nie ma. Tylko ty, o kurde, to jest woda. Ajej. Ale to jest ta płytka chyba woda, ale dobra, to pójdziemy sobie w tą stronę. Ty rolki nie użyję, szkoda. Ło, dobra, siadło. Trochę zdrowia straciłem, ale trudno. No dobra, to co, moi drodzy, lecimy dalej z tymi misjami. Ciekawe to jest, trzeba przyznać te misje do tego Piriego. Jeśli ktoś właśnie się jara tymi ładunkami wybuchowymi w tej grze i uważa je za przydatne, to można się sporo nauczyć z nich, trzeba przyznać. Tylko kurde, ta misja była strasznie oddalona od miejsca pobytu Piriego, trzeba tam zajewaniać trochę, ale dobra. Zaraz tam dobiegniemy, mam nadzieję. Dawaj, Ezio, lecimy. W ogóle my te ładunki mamy chyba przy sobie, co cały czas? Tak, my je dostajemy, fajnie. Możemy ewentualnie później je jeszcze sprzedać.
By nie było takie głupie w sumie. Nie, bo serio, powiem wam, że właśnie jak ktoś mi napisał na Discordzie, że można sprzedawać te te materiały do ładunków, to się zdziwiłem, bo w sumie nie wiedziałem o tym. A powiem wam, naprawdę można się nieźle z tego dorobić, bo ja miałem wszystkich ładunków. Kurde, ładunków, ciągle się mylę, materiałów, to miałem wszystkie wypełnione po 25 sztuk. I tak patrzę, kurde, ty, bez kitu można sprzedać. Ja pierdzielę, ile dostałem za to kasiury. No około 50 tysięcy akczów, z tego co pamiętam, naprawdę spora kwota i mogłem, wiecie, zainwestować sobie, kupić właśnie tą wieżę Galata między innymi. Więc dzielnicę Galata mam już odnowioną w 100%, także naprawdę się opłaca te materiały wszystkie sprzedawać, jeśli no nie lubicie bawić się w te bomby. Jeśli ktoś korzysta tak często, to wiadomo, że też inaczej, chociaż powiem wam, nie wiem, ja chyba... Kurde, baba, nie wchodź we mnie, bo cię zarąbię zaraz jak psa. Ale co ja chciałem powiedzieć, że... W sumie powiem wam, że jak ja przechodziłem jeszcze z ziomeczkami Revelations i tak, wiecie, tak w okolicy premiery, tak wymienialiśmy się jakimiś tam, wiecie, spostrzeżeniami itp. itd., to w sumie nie pamiętam, żeby ktokolwiek tych bomb używał. To właśnie bardziej, nawet chyba nikt nie robił tych misji dla Piriego Race'a. To było chyba bardziej tak, że... A dobra, ej, sam właśnie ktoś chyba mówił, że można sprzedać, ale nie wytłumaczył jak. Jakoś tak to było. Dobra, tu nam jeszcze coś zostało. Petarda hukowa. Did you know that the early Christians used to place east at the top of their maps? They assumed that heaven lay in that direction, beyond Cathay, because that is where the sun appeared every morning. What convenient simplicity, no? With heaven and earth, glass spheres in the sky, and the earth at the center of the universe. Ha! What a load of horse piss. Ah, but you are not here to philosophize. What are you looking at? I need a simple but effective means of distraction. Then this is the bomb for you. It gives a nice loud burst, luring all soldiers within earshot right to the source. Have fun. Piri Race, petarda hukowa. Naucz się, jak używać petardy hukowej, dzięki której ranni asasyni nie mogą uciec niezauważeni. Pełna synchronizacja, sprowokuj przynajmniej dwa starcia pomiędzy różnymi frakcjami strażników. No, może siądzie, zobaczymy, chociaż nie wydaje mi się. Nie wiem, ja te pełne synchronizacje naprawdę tego nie umiem coś zbytnio zrobić. Dobra, czyli mamy generalnie wejść tutaj. I co dalej? Aha, dobra. A bo tu mamy asasyna chyba faktycznie. Ja tam dorzucę w ogóle? O, cyk. Dobra. No i co? A, tu mieliśmy asasyna. Dobra, no to uciekaj. Run, Forest, run. Czemu ja tam mam cel do zabicia? Czy to jest znowu ten Duccio zbugowany? Ja pierdzielę, nie rozumiem. Powiem wam, że jak grałem sam poza nagrami, to jeszcze chyba 3 razy tego Duccia ubiłem. Nie wiem, o co z tym chodzi naprawdę. O kurde, jaka parambola. Dobra, poszło. Miałem sprowokować te konflikty, ale to już kij w to. Nie będziemy jakoś się w to zbytnio angażować. No ale dobra, no misja chyba się udała z tego co rozumiem, tak? Halo! Misja... O! Sprowokowałem jednak walkę. Dobra, asasyn został uratowany. Tam nie ucieknę, tędy chyba najlepiej pójść. Ale bez kitu to jest chyba znowu Duccio. No czemu ja go ciągle muszę zabijać w tej grze? Ej, o kij z tym chodzi? To jest jakiś błąd? Znaczy, błąd to jest na pewno, ale nie wiem, to jest strasznie dziwne, serio. Dobra, udało się, w ogóle też... Dobra, nie wykrywaj mnie tam, gościu. To jest też w ogóle ciekawe, że my dostajemy cały czas te... Warsztacie Pirejsa jest teraz dostępna siarka. O! I w sumie jak będziemy sobie Właśnie, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, bo... Jak się dowiedziałem, że można sprzedawać te materiały... to zacząłem też sobie... Ukończono wszystkie samouczki. Dobra, czyli jedna grupa samouczków jeszcze nam została u Piriego. Okej. I może zrobimy sobie jeszcze to jedno zadanie dla Mistrza Asasynów. I jak to ogarniemy, to polecimy sobie już właśnie w następnym odcinku na te podróże Desmonda. O kurde, aż mi spadł. Taki trochę niedorobiony skok wiary. Dobra, którędy tu biec najlepiej? Tędy możemy sobie... Nie, no przecież ja nie wytrzymam z tymi ludźmi, wy jesteście coś normalni, no patrzcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę, kobito, odczep się ode mnie. Ciągle jak Korwin normalnie, dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. Ja pierdzielę. Co za po prostu skrajny kapitalizm z ich strony.
Nie lubię czegoś takiego. Ostatnio tak się w ogóle właśnie też powiem wam zastanawiałem, tak trochę filozofią polecę, ale zastanawiałem się właśnie ostatnio nad tym, że ludzie tak wiecie, tak jakoś bez jakiegokolwiek namysłu dążą do wiecie, do posiadania jakiegoś bogactwa, multum pieniędzy, milionów i tak dalej, jest takie parcie ogólnie na świecie, żeby właśnie dążyć do bogactw i tak dalej, nie wiem, jeździć jakimiś Bentleyami, Rolls Royce'ami, mieć jakieś wille z basenem. A później tak się w sumie, wiecie, jak już człowiek może i to zdobędzie, chociaż wiadomo, że... O, przychód. Chociaż wiadomo, że i tak mało kto ma na to w ogóle szansę. Wiecie, człowiek to tak później zdobędzie i zazwyczaj tacy bogacze popełniają samobójstwo, często się tak zdarza, albo po prostu, no, nie czują zupełnie szczęścia z tych pieniędzy ostatecznie, nie? I tak się właśnie często zastanawiam, po co właściwie, zwłaszcza ostatnio, czemu właściwie ludzie po te pieniądze dążą, skoro one naprawdę nie dają tego szczęścia, którego... tak rzekomo ludzie, no, poszukują. Nie wiem, tak mnie to zastanawiało od dłuższego czasu. Ostatnio naprawdę nad tym sporo się zastanawiam. Bo ciągle w otoczeniu, wiecie, widzę ludzi, którzy tak właśnie mają takie parcie na te pieniądze itp. itd. Tell me about your special bomb casings. Well, I have some sticky resin bags. My uncle Kamal had a wild fondness for them. During Beyazid's conflict with Venezia. He was a captain in the Ottoman Navy. He liked resin bombs because they stuck to almost any surface. The hulls of large ships, for instance. I lost many friends in that conflict. We all did, Ezio. And that war is why I became an assassin. I hate the artificial boundaries our leaders have built between people. We fight to end the fighting. It is a sad irony. It will always be an irony. Evet. But perhaps one day will not be so sad. Use this wisely. Pili rejs, lepka sprawa. Naucz się posługiwać ładunkami przyczepnymi, likwidując dwa cele na silnie strzeżonym obszarze i pozostając przy tym incognito. Pełna synchronizacja nie pozwól, by odkryto twoją obecność. No dobrze. No, w sumie jak mam to inaczej zrobić? To mam być incognito, tak? No to jak mają nie wykryć mojej obecności, goddammit? W sensie, do czego jest pełna synchrona to? Rzuć petardą przyczepną. O, shit, moment. Ale chcę anulować! Nie to! Shit! O, teraz. Jak to działa? A hej, oni wyrwą, tak? O kurde, zarąbiste! Opuść ten obszar, dobra. I dosyć szybko poszło w sumie. Fajna, prosta misja elegancka. No dobra. Także to siadło, nie wiem, czy jeszcze u Piriego Reisa jakieś zostały nam te... O, sakiewki przyczepne, fajnie, że są te materiały u niego dostępne, bo to, co też chciałem w ogóle powiedzieć, to... moi drodzy, że za każdym razem, jak idę sobie, wiecie, tam wysyłać asasynów na misję, przed nagraniem i już jak sobie odcinek skończę nagrywać, to wtedy właśnie za każdym razem zaglądam do... warsztatu, żeby sobie zbierać materiały. I właśnie dzięki temu też, wiecie, jak zbierę maksa, to je po prostu sprzedam. I będę też mieć kasę. Bo muszę przyznać, że ten dochód jest serio nieziemski. Jak sprzedajemy te materiały do Piriego. Co ty, gościu? To zawsze zastanawia, czemu oni tak chleb na głowie noszą? Bez sensu, no kto tak tackę nosi? Come on. Ja tak nosiłem, jak byłem mały, ale to dla beki robiłem. W sensie, że wiecie, haha, patrzcie na mnie. Potrafię tak chleb nosić na tacy. Nie pamiętam, kiedy ja w ogóle chleb na tacy nosiłem, ale mniejsza. Wiecie, o co chodzi. Kiedyś na przykład pamiętam, jak się bawiłem w taki jakiś durny sposób, nie wiem, co mi do łba przyszło, ale to wiadomo, jak to dzieci. Ale kiedyś mi coś takiego durnego do łba przyszło, że będę się bawić w kelnera na rolkach. Ja pierdzielę, ale to było durne. Miałem, kurczę, właśnie jakieś tam rolki, jakieś tam pierwsze swoje, coś tam się uczyłem na nich jeździć, trochę się już pouczyłem i wpadłem na genialny pomysł, że będę w domu kelnerem na rolkach. To było świetne. I nie wywaliłem się ani razu, o dziwo. Też nic nie ubrudziłem. Także nie poszło najgorzej. Dobra, idziemy z kolejną misją. Chybaż ostatnia, co? Co tu mamy? Ładun... pułapka potykowa. No dobra. This one has a strange look. What do you call it? A tripwire bomb. One of the more subtle methods we have of removing your opponent's feet. You see these filaments on the side?
This bomb will not detonate unless one of these many wires is disturbed. Very useful in narrow alleys. Or under the seat cushion of someone's horse carriage. Oho! Ezio Auditore. You are one devious Haivan. I should keep my distance, lest you corrupt my delicate sensibilities. Oh, I think you will leave. Of course! Don't blow your hands off, huh? Piri Race, pułapka potykowa. Naucz się, jak używać pułapki potykowej, aby usunąć skorumpowanego urzędnika. Pełna synchronizacja zabij tylko skorumpowanego dygnitarza. No, pewnie mi to nie wyjdzie. Dobra, jak to w ogóle działa? Bo to jest, jak rozumiem, taka jakby taki claymore, tak? No dokładnie. Dobra, zainstaluj pułapkę potykową, gdy cel będzie zajęty. Okej. Okay. A pytanie czemu... Aha, tam jest ten Duce zbugowany, dobra, nieważne. W sumie ja bym się stąd oddalił, bo nie wiem, czy zaraz strażnicy mnie nie wykryją. W zabisku, dobra. Okej, spadamy! Opuść ten obszar, no lecę. Nie było coś o pływaniu, nie? Popłyniemy sobie. Albo tędy ucieknę. Dobra, jak oni mnie niby widzą? Halo, jestem w wodzie. Powinienem być niewidzialny. Dawaj, Jezio, szybciej, płyń. No jak oni mnie tam widzą, no? Panowie, mnie tu nie ma, tak? No, dobra, udało się. O, osiągnięcie Piroman, patrzcie. Tak a propos, właśnie, że nigdy nie robiłem misji dla Piriego. Bo nawet dostałem achievement za to, że je zrobiłem. Dobra, czyli jak ukończono wszystkie samouczki z tablicy korpusów. No i super. Czyli to mamy już za sobą. Czy ja jestem w Galacie, czy mi się wydaje? Zaraz zobaczymy. Tak, jestem w Galacie. Fuck. Chciałem być tam. Nie wiem, chciałem być marynarzem czy coś, ale... A propos bycia marynarzem, popłyniemy sobie na drugą stronę i zrobimy sobie jeszcze to zadanie dla mistrza asasynów. Zwerbujemy sobie kolejnego do kryjówki. Fajnie, że rozwinęli właśnie tak dosyć mocno tą mechanikę z Brotherhooda. Tylko szkoda też z drugiej strony, że nie ma na nią aż takiego dużego nacisku, jak to było właśnie w Brotherhoodzie. Bo w Brotherhoodzie, co wiecie, twórcy nam aż wręcz kazali to robić w ramach fabuły. A tutaj mimo wszystko na tych asasynów nie ma aż takiego nacisku. A szkoda, bo ta mechanika została właśnie o wiele fajniej rozwinięta niż to było w przypadku Brotherhooda. Bo w Brotherhoodzie mimo wszystko, no było to dosyć proste, nie? Tutaj możemy wyznaczać mistrza asasynów, mamy dla nich zadania. Jest to o wiele ciekawiej zrobione właśnie niż w przypadku Brotherhooda. No mówię, szkoda mi tego Revelations, bo ludzie strasznie nie doceniają tej gry. Dobra, gdzie w ogóle mam podejść teraz? Tędy chyba. Oczywiście znając życie obejdę pewnie wszystko naokoło. No oczywiście, zamiast podejść po prostu tutaj. Dobra. No tak, generalnie to jest kolejna kryjówka, jak rozumiem, i wyznaczamy sobie mistrza, no dobra. Kogo ja tu mogę wyznaczyć? Ciebie? Dobra, niech ci będzie, masz. Pogadajmy. Wezyr, część pierwsza. O, Wezyr to mi się z tym z Prince of Persia kojarzy. Ścigaj się ze swoim uczniem. Pełna synchronizacja, wygraj wyścig ze swoim uczniem. O, nie muszę nawet wygrywać. Super. Mentor, I am told you still have the speed and strength of a 20-year-old. I try to keep healthy. Then how about a race? I could use a bit of exercise. You begin, and I will follow. Dobra. Bramki zaliczone 0 na 6, okej, okay, czyli... to będzie dosyć króciutki wyścig, to w sumie dobrze, że zrobiłem tą misję, myślałem, że jakaś dłuższa będzie. Dobra, prześcigniemy gościa spokojnie. No fajna misja w sumie, że się ścigamy ze swoim uczniem, spoko to jest. I o tyle dobrze, że nie musimy... Chciałem mówić, że nie musimy się wspinać. Dobra, tu do góry. To już jest koniec chyba wyścigu, co? The Templar is up to something. We should track him. Oho. No tak, jak mam mu się nie dać... Kurde, czekajcie. Ja myślałem, że to tylko się skończy na wyścigu, a widzicie, jak już tutaj wątek się bardziej rozwinął. Dobra, mam się nie oddalać od ucznia i też... gościu, tak, na pewno cię ktoś śledzi po dachach, pół miasta za tobą idzie. Ja nie mogę z tych NPC-ów momentami, nie? Odwraca się i nie wiem, myśli, że jestem na dachu, na pewno mnie cała dzielnia śledzi. Razem z uczniem obserwuj dziwnego człowieka. Czemu w ogóle jest... Nie ma, wygląda jak ten plajusz, ale ma taki beret śmieszny na głowie.
Wygląda jak jaskier połączony z templariuszem. Dobra. Panie uczniu, jesteś tam? Jesteś. Aha, czekajcie, ja muszę. Ja muszę tutaj podejść, dobra. Zabij kieszonkowca, dobra, dobra. No wracaj tu, cieciu jeden. Nie mam niestety amunicji do pistoletu, szkoda. Tak bym go ubił, no ale... Nie będę wzywać też asasyna, bo trochę bez sensu, zabijemy go sami. Chodź tu, dziadu. Dobra. It must belong to the vizier he robbed. You take care of this body. I will return this document. Teraz jesteś... No nie, rozpoznawalny. Czemu jestem rozpoznawalny? Bo zabiłem tego gościa, serio? Ja pitole, no. Dobra, będę musiał się zająć tym rozgłosem po nagraniu. Pogadajmy. I believe this belongs to you. Ah, you have spared me much humiliation before the Sublime Port. Thank you, Effendim. And is that the young assassin who aided you today? Enjoy the rest of your day. No, no i gitara. Tylko musimy się zająć, kurczę, tym rozgłosem, bo jak będę odwalał teraz manianę, to w końcu... Templariusze mi faktycznie tą kryjówkę, którą mi zaatakują. Czekajcie. Ale wydaje mi się, że chyba jak raz przekupię Haroda, to mi cały rozgłos znika. Albo nie. Osied. Dobra, to ja to sobie już poza nagraniem ogarnę, nie będę was już tym nudzić. No dobra, moi drodzy, generalnie tak. Zrobiliśmy sobie tak naprawdę już... wszystkie zadania poboczne, jakie mieliśmy. U Piriego Reisa zrobiliśmy właśnie już chyba każdą misję. Jeszcze tam poza nagraniem pójdę się upewnić, czy aby faktycznie wszystko dla niego wykonaliśmy. No ale dostałem achievement, więc zakładam, że tak. Także, moi drodzy, mówię, w następnym odcinku zobaczymy się na wyspie Desmonda. Na wyspie Animusa, gdzie to właśnie sobie te podróże Desmonda zaczniemy. Podejrzewam, że zajmie nam to około 3 odcinków, bo te podróże nie są wcale takie krótkie. Także w następnych właśnie 3-2 odcinkach, coś takiego, skupimy się właśnie na tych podróżach, a Ezia na chwilę zostawimy. A jak wrócimy, to zajmiemy się pewnie fabułą. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelations. Na razie!